Nikokado Awokado schudł. Nikokado Awokado znowu coś odpierdziela. Zrobisz film o Nikokado Awokado? Bo przez 2 lata leciał w kulki. Dziwnie się to zestarzało. Źle się zestarzało. Rób aktualizację. No co? Czyli miałem rację. Nikokado ma wszystko dokładnie zaplanowane. I w takiej strategii po prostu wszyscy wygrywają. Nikokado chudnie, jest zdrowszy i szczęśliwszy. Jego widzowie tym samym też są szczęśliwsi. A YouTube jest wolny od jednego patologicznego zachowania. Takiego rozwiązania po prostu wszyscy oczekiwali od zawsze i to się będzie po prostu oglądać. Więc muszę przyznać, że Nikokado Awokado jest po prostu geniuszem, a my wszyscy daliśmy się nabrać. Sponsorem tego filmu są twórcy gry planszowej Escape from Site-19, opartej na uniwersum SCP. Gra ta co prawda opiera się w dużej mierze na fundacji SCP, ale wcale nie trzeba wiedzieć, co to jest, nie trzeba być fanem tej legendarnej fundacji, żeby dobrze się bawić. To wypchane tajemniczą atmosferą doświadczenie spodoba się fanom horrorów czy bardziej tradycyjnych gier planszowych. Tak się składa, że obecnie trwa ostatnia prosta do rozpoczęcia kampanii zbiórki na oficjalną polską wersję gry. Z tej okazji, jeśli właśnie teraz zaobserwujecie tę zbiórkę, a następnie jakoś ją wesprzecie, wpłacicie tam coś, będziecie mogli zdobyć ciekawe, unikalne, growe prezenty. Każdy, kto teraz zaobserwuje zbiórkę, a następnie coś w trakcie kampanii wpłaci, otrzyma dodatkowo bezpłatny pakiet 7 kart, spośród których jedna będzie wyjątkowa i unikalna. Karta bez skrzydłe ptaki nigdy nie była, nie jest i nie będzie dostępna w regularnej sprzedaży. A reszta kart, którą dostaniecie w taki sposób w prezencie, będzie potem w dodatkowej sprzedaży, ale dopiero później. Więc będzie trzeba za nie zapłacić, jeśli nie zaobserwujecie zbiórki teraz. No także z pewnością jest to unikalny i fajny prezent. Nie ma na co czekać, bo czas do rozpoczęcia się oficjalnej kampanii właśnie się kończy. To ostatnia chwila, żeby zdobyć ten pakiet 7 kart, bo potem do rozdania będzie już tylko ta unikalna karta, a reszta będzie już płatna. Zatem zachęcam Was do wsparcia tej bardzo ciekawej inicjatywy, żebyśmy już niedługo mogli zagrać w tę grę w języku polskim. Link znajdziecie w opisie. Zatem zapewne jak już dobrze wiecie, stało się. Nikokado Awokado znane z jedzenia niesamowicie dużej ilości rzeczy, kłótni ze swoim chłopakiem i wszelkiej maści afer związanych z jego temperamentem, okazał się tak naprawdę specyficznym eksperymentem prowadzonym co najmniej od ostatnich 2 lat. Z niezwykłą starannością i dokładnym rozplanowaniem. Nikokado Awokado bowiem wziął się za siebie i obecnie jest chudszy ode mnie. Skończył z niezdrową dietą i w ciągu ostatnich 2 lat zrzucił ponad 110 kg. Ale zacznijmy od początku. Dla kompletnie niewtajemniczonych, oto mój koniec istnej sagi o Nikolasie Perym, czyli o ponad 30-letnim mężczyźnie, który za swój życiowy cel i zawód obrał sobie jedzenie jedzenia. Jednak nie recenzencko, ani nie dla przeżycia. Wręcz przeciwnie. Tworząc w internecie pod dumnym nickiem Nikokado Awokado, upatrzył sobie fascynującą niszę tzw. mukbangów, czyli materiałów, na których dana osoba je najczęściej duże ilości ciekawego jedzenia. W trakcie takiej uczty twórca często wchodzi w interakcje z widzami i opowiada jakieś anegdotki ze swojego życia. Fenomen ten wywodzi się znikąd indziej, jak z Korei Południowej, gdzie w tradycji silnie zakorzenione jest spożywanie posiłków wspólnie. Tradycyjnym jest tam wspólne zasiadanie do stołu i dzielenie się jedzeniem. Jednak jeśli mieszka się samemu i nie ma się z kim takiego posiłku jeść i uczcić, można obejrzeć sobie wybranego twórcę mukbangera. Mukbangi stały się dość szybko globalnym zjawiskiem i od ponad 10 lat nie są one domeną wyłącznie koreańskich twórców. Mukbangerem może być każdy i wszędzie. I to wyjątkowo spodobało się Nikolasowi Peremu, który w swoich pierwszych mukbangach pokazywał przepisy wegańskiej zdrowej diety pełnej warzyw i jakiegoś umiaru. Jednak w pewnym bliżej nieokreślonym momencie Nikokado spadł w przepaść, z pozoru bez wyjścia. Odżywiał się coraz gorzej, jadł coraz więcej niezdrowego jedzenia, co wszyscy mogliśmy obejrzeć na kilku jego kanałach na YouTubie, które zgromadziły do tej pory miliony subskrypcji i miliardy wyświetleń. Widzicie, w pewnym momencie okazało się, że oglądanie jak człowiek się wręcz zażera na śmierć, okazjonalnie kłócąc się ze swoim partnerem, jawnie pokazując toksyczną, patologiczną relację z jedzeniem, jak i tą międzyludzką, jest o wiele bardziej klikalne i fascynujące.
interesujące niż śledzenie losów chudego, zdrowego, grającego na skrzypcach weganina ze śmieszną papugą, będącym równocześnie w szczęśliwym związku. Drama, jaką wywoływał swoją osobą Nikocado, prezentując swój stan i ilość niezdrowego jedzenia pożeranego hurtowo, jedynie napędzała wyświetlenia i subskrypcja. I w pewnym momencie to, co było jedynie wypadkiem przy pracy, Nikocado postanowił bardzo sprytnie wykorzystać i dogłębnie zmonetyzować. Jeszcze więcej filmików, kłótni, jeszcze więcej niezdrowego żarcia w niesamowitej ilości, żarty z otyłości, powielanie stereotypów, bycie drama queen, emocjonalność, płacz, koszulki, a nawet OnlyFans. Szczerze wierzę, że to na początek nie był jego zamiar, żeby tak skończyć. Ale gdy w internecie pojawiało się coraz więcej spekulacji na temat jego stanu zdrowia, wtedy, te 2 lata temu, Nicolas Perry zrozumiał dogłębnie, że musi iść za ciosem. I właśnie tak zaczął się jeden z najbardziej fascynujących eksperymentów w dziejach współczesnego internetu. Bo on sam się wręcz prosił o te spekulacje, o te materiały, o komentary na jego temat. Widział, co się klika i nagrywał na ten temat mnóstwo materiałów. Na zapas. Jednocześnie przez cały ten czas próbując wrócić do zdrowia i normalnej sylwetki. Znaki jego kontroli nad sytuacją mogliśmy zobaczyć już rok temu, gdy okazało się, że schudł około 40 kg i na wielu materiałach wydawał się jakkolwiek normalniejszy, przynajmniej z zachowania. Jeszcze więcej pytań pojawiło się, gdy wprost zaczął teasować widzów tym, że wszystko ma pod kontrolą i już ten rok temu mówiąc, że jest 2 kroki przed nami. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. Certainly the greatest social experiment of my entire life. A drama i kontrowersje związane z jego osobą wyjątkowo się klikały, czego sam jestem idealnym przykładem. Poszukując kilka lat temu tematów na filmy, stwierdziłem, że zaryzykuję i opiszę sylwetkę Nicolasa Perego w około 8 minut. I bum! To do dzisiaj jest najpopularniejszy film na moim kanale, najpopularniejszy film na YouTubie, który kiedykolwiek zrobiłem, zbierając na nim ponad 500 tysięcy wyświetleń. Tak właściwie to o Nicocado Avocado zrobiłem więcej filmów i zebrane łącznie mają one prawie 1 000 000 wyświetleń. Czy jestem z tego dumny? Nie popełnia cringe'u ten, kto nic nie robi. Statystyki nie kłamały, wszyscy chcieli to oglądać. Wszyscy chcieli wiedzieć więcej, wszyscy chcieli. Wszyscy z was, którzy to oglądaliście i oglądacie. I gdy tylko, całkiem niedawno, doszły do mnie głosy, że Nicocado Avocado schudł, że to wszystko okazało się tym eksperymentem, tą grą. Z jednej strony czułem niemałą satysfakcję, że miałem rację, a z drugiej... Oh shit, here we go again. Czy teraz mamy mieć sobie to za złe? Taka jest nasza natura, że jednak kusi nas oglądanie tragedii, ale też lubimy inspirujące historie, jak ktoś nagle po tym, gdy upadł i sobie głupi ryj rozwalił, wstał i walczył i osiągnął sukces. I właśnie dlatego taki scenariusz przewidziałem już rok temu, gdy w moim ostatnim filmie na temat Nicocado Avocado powiedziałem słowa, które słyszeliście na początku tego filmu. Ale w sumie mogło być inaczej. Mogło być tak bardzo inaczej. Bo ludzka natura jest ohydna. Wszyscy liczyliśmy po cichu na nieco inne rozwiązania tej sprawy. Czy tylko ja mam takie wrażenie? Bo to, co zrobił Nicocado Avocado, to ryzykowne zagranie. I jeśli odpowiednio się nie nachapał podczas szczytu swojej kontrowersyjnej kariery, kto wie, czy to nie jest początek końca jego osoby jako Nicocado Avocado. Bo jaki jest teraz sens oglądania go, skoro jest chudy, zdrowy i szczęśliwy? Jeszcze dodatkowo będzie pewnie jadł zdrowsze rzeczy. Po tym, gdy kurz tego zdziwienia i szoku opadnie, większość gapiów może pójść sobie gdzie indziej. Ale jak będzie naprawdę, wyjdzie w praniu i przekonamy się o tym na własnych oczach. Nicolas Perry utknął w pewnej specyficznej, wyjątkowo brzydkiej pułapce. Z jednej strony przez lata robił to, co jest obiektywnie ohydne, niezdrowe i niebezpieczne, ale z drugiej to jest coś, co się sprawdziło. To jest coś, co działało. Coś, na czym się wybił, na czym zbudował swoją markę. Póki jest jeszcze hype na jego osobę, na jego nowy, zdrowy styl bycia, może jeszcze bardzo wiele ugrać, ale nic nie jest takie pewne. Zresztą ten kij ma 2 końce i z drugiej strony to wcześniejsze oblicze Nicocado Avocado, które było tak kontrowersyjne, też się trochę zużyło i generowało coraz mniej wyświetleń, powodowało coraz mniej dramy. Zatem Nicolas Perry wybrał idealny moment na comeback w zdrowszym stylu. Szczerze życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że już nigdy nie usłyszymy o problemach, jakie miewał przed laty. I ponownie chcę powtórzyć to, co mówiłem w ostatnim filmie na jego temat, czyli że czekam z popcornem, ze zdrowymi marcheweczkami jako przekąską na jakiś dłuższy film o jego przemianie, o tym jak to dokładnie wyglądało za kulisami. Bo to, czego dokonał, jest bardzo imponujące i godne podziwu.
Jednak jeśli znacie i kojarzycie tą sprawę jakkolwiek głębiej, to możecie pamiętać, że prócz dziwnego, charakterystycznego zachowania przed milionami słuchaczy na wizji, miał on też na koncie kilka charakterystycznych dram, w których okazywało się, że wprost źle traktował youtuberów po fachu. Nikocado w taki sposób brał udział w przynajmniej jednej większej dramie, w której źle potraktował youtuberkę, mukbangerkę, niejaką Stephanie Su. Gdy współpracowali oni nad jednym z filmików, w którym mieli wspólnie jeść, Nick miał zachowywać się niekomfortowo i miał wypytywać o przeszłość Stephanie, a dokładniej o jej znajomą, z którą owa wcześniej współpracowała, jednak z którą to ucięła kontakt. Nick wyjątkowo stanowczo miał wypytywać o szczegóły na temat tej youtuberki, jednak Stephanie nie chciała tworzyć jakiejkolwiek kontrowersji, więc musiała ignorować te kwestie przez cały odcinek. Ta sytuacja doprowadziła Stephanie do stworzenia filmu, w którym opisała współpracę z Nikocado i wyjaśniła, że prywatnie jest on toksycznym manipulatorem, który zachowuje się po prostu źle. Dodatkowo, gdy Stephanie zaprosiła go do swojego domu, żeby nagrać wspólnie materiał, Nick miał posunąć się jeszcze dalej i miał robić zdjęcia czy też nagrania z jej kamer ochrony w domu. Na wszystkie te zarzuty Nick odpowiedział nie tylko w swojej odpowiedzi, gdzie wyjaśniając sprawę miał rzekomo kłamać, ale robił on w materiałach różne złośliwe referencje do całej sprawy. Na tej podstawie można było zatem wywnioskować, jaki Nick bywa prywatnie, poza kamerami. Zatem czy to naprawdę miało miejsce, czy takie jest jego prawdziwe oblicze, czy to również była część tego eksperymentu, jego wyrafinowanego planu. Nicolas Perry próbuje też nadać całej tej akcji jakieś głębsze znaczenie. Próbuje zaapelować do internautów, że często zapętlamy się w pochłanianiu życia innych osób, których w ogóle nie znamy, będąc w wyjątkowo jednostronnej, parasocjalnej relacji z osobami, których w życiu prawdopodobnie nie zobaczymy na oczy. W taki sposób krytykujemy i oceniamy osoby, które w rzeczy samej mogły w ogóle nie istnieć. Ciągłe spekulacje płynące z każdej możliwej strony na temat jego osoby doskonale to dowodzą. Jednak co jeśli powiem wam, że już coś takiego gdzieś słyszałem? Co więcej, widziałem podobny eksperyment w Polsce. Bo to wszystko, o czym tutaj opowiadam, to co nakreślam, wyjątkowo przypomina mi pewien projekt z naszego polskiego podwórka. Oto historia projektu Grażyna, o którym niektórzy z was mogli nie wiedzieć, a inni mogli dawno zapomnieć, a jeszcze inni do dzisiaj wyjątkowo zapamiętali. Ale biorąc pod uwagę stan współczesnego internetu, większość się absolutnie niczego nie nauczyła i nie wyciągnęła żadnych wniosków. W roku 2012 na raczkującym polskim YouTubie swojego wideobloga założyła niejaka Grażyna Żarko, jak się później okazało, fikcyjna postać grana przez aktorkę Annę Lisak. Odgrywana przez nią rola stanowiła jej absolutną przeciwność. Kobiety o wyjątkowo kontrowersyjnych poglądach na świat, mającej odwagę mówić publicznie swoje skrajne opinie w internecie. Projekt ten trwał niecałe 2 miesiące, w trakcie których powstało ponad 14 pikantnych filmików, gdzie autorka nie potrafiła trzymać języka za zębami. Na przykład radziła nauczycielom, jak wychowywać dzieci, sądziła, że gra Angry Birds to maltretowanie zwierząt. Ostatnio zabrałam mojemu uczniowi komórkę, wzięłam do domu, co ja tam zobaczyłam, to straszna rzecz. Gra się nazywa Angry Birds. O co chodzi w tej grze? Już tłumaczę. Naciąga się ptaka i strzela się żywym ptakiem w płot. Kto to widział? Takie rzeczy, żeby dla naszych dzieci to serwować, tak uczyć dzieci, za to dostaje się punkty. Im więcej ptaków się zabije, im więcej płotków się zwali i klocków, to tym większe punkty, tym więcej punktów. Ten wygrywa. I to wszystko za masońskie pieniądze z Ameryki. A komórka przez przypadek wpadła mi do wody. Haha. Grażyna Żarko była specjalnie zaprojektowana tak, aby wkurwić jak najszerszą grupę młodych internautów, którzy nie tylko się z nią nie zgadzali, oni jej nienawidzili. Wszystko to w pewnym momencie wymknęło się spod kontroli autorom projektu, za którym stali Bartłomiej Szkop i Grzegorz Cholewa. Wcześniej byli oni znani z prowadzenia innego YouTube'owego projektu, Baśka TV, gdzie inna kobieta, Barbara Kwarc, również mówiła swoje kontrowersyjne i radykalne opinie, ale tam były one tak skonstruowane, by zdobywać powszechne poparcie społeczne i pochlebność. I tak jak Barbarę Kwarc wszyscy kochali, a i dziś kochają, bo jej stare filmy wypływają ponownie na światło dzienne, na różnych shortach na Facebooku, które wyśle ci ta ciocia, której już tak naprawdę nie znasz, tak Grażyna Żarko była po prostu szczerze znienawidzona przez większość osób. Sama aktorka w postmortem projektu mówiła, że ludzie na ulicy powoli zaczęli do niej podchodzić i ją rozpoznawać. Sytuacja zatem w bardzo krótkim czasie zrobiła się bardzo niebezpieczna. Dlatego właśnie ten projekt musiał się przedwcześnie zakończyć, a osoba grająca
tytułową Grażynę Żarko musiała się czym prędzej ujawnić i wyjaśnić, że jest tylko aktorką. I tak w filmie podsumowującym całą akcję możemy przeczytać: Grażyna Żarko to projekt niekomercyjny, którego celem było podjęcie problemu przemocy słownej w internecie, źle pojmowanej wolności słowa oraz agresji, które są YouTube'ową codziennością. W filmie możemy też posłuchać bardzo ciekawych słów, które mimo 12 lat, które upłynęły od końca całej akcji, niemal kropka w kropkę pokrywają się z fenomenem, o którym opowiadam w tym filmie. Jeżeli ludzie zaczną podpisywać partnerstwa z YouTube'em i zarabiać na swoich filmach, to wiadomo, że będą chcieli jak najwięcej zarabiać, czyli będą chcieli mieć jak najwięcej odsłon. Więc do czego się posuną za rok, za dwa, żeby ludzie oglądali ich filmy? W filmie możemy też obejrzeć, jak daleko posuwali się wszelkiej maści użytkownicy internetu w krytyce, groźbach czy zwykłym rasowym hejcie skierowanym przeciwko Grażynie Żarko. Również ci bardzo znani internauci, choć nie będę przytaczać ani cytatów, ani ników, bo to po prostu urąga wszelkim standardom i jest niecenzuralne. W materiale poznajemy też kulisy tego, jak w pewnym momencie Żarko podała internautom numer gadu-gadu, z pomocą którego można było się z nią skontaktować i osobiście z nią popisać. Przynajmniej w teorii, bo ilość wiadomości była po prostu niemożliwa do ogarnięcia. Większość wiadomości do niej oczywiście była wyzwiskami i groźbami. Końcowo widzimy zakłopotaną i spanikowaną aktorkę, której autorzy projektu prawdopodobnie pokazali niektóre słowa i wiadomości internautów. Oczywiście po ujawnieniu prowokacji do autorów projektu dotarły tysiące wiadomości z przeprosinami dla tytułowej Grażyny Żarko. Tak się też składa, że sprawę podjął również nikt inny jak Krzysztof Gonciarz, który zorganizował wtedy nawet zbiórkę na wczasy dla pani Anny, która chyba nie miała do końca pojęcia, na co się pisze, podejmując ten projekt. Chciałem was poinformować, że ruszyła taka akcja pod tytułem Wakacje dla Grażyny Żarko. Dzięki zebranym funduszom udało jej się pojechać do sanatorium w celach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, za co bardzo dziękowała wspierającym w ostatnim filmie na kanale projektu Grażyna. Serdecznie dziękuję wszystkim miłym internautom, którzy złożyli się nam moje wczasy, że jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam te pieniążki. Dostałam sumę 3097 zł i wykorzystam na cele większość na cele lecznicze. A co współcześnie dzieje się z Anną Lisak, aktorką grającą Grażynę Żarko? Cóż, nie tak dawno, bo na początku 2021, wieści o jej losach ponownie obiegły internet. Tym razem w nie mniej dramatycznych okolicznościach. Pani Anna straciła obie nogi na skutek powikłań cukrzycy. Jednak tym razem internet od samego początku pokazał swoją dobrą stronę. Pani Anna zebrała ponad 50 tysięcy złotych w serwisie Się Pomaga na rehabilitację, wczasy i zakup protez. Szczerze mówiąc, mam już dość. Mam już podziurki w nosie tego tematu i to dlatego się tak długo do tego zbierałem i nie mogłem tego zrobić wcześniej, bo nienawidzę odgrzewać kotleta 10 raz i opowiadać o tym samym znowu w kółko, dlatego mam szczerą nadzieję, że to na tym się już sprawa zakończy. Niemniej jednak ponownie chciałbym bardzo pogratulować mu metamorfozy, równocześnie trzymam kciuki za inne osoby, które mogą mieć podobny problem. Ta duża zmiana prawdopodobnie uratowała mu życie, biorąc pod uwagę jego wcześniejszy stan. Także trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.